No właśnie, to był chyba mecz, którego należało się spodziewać. Mam na myśli przebieg, tę zaciętą walkę, dwie ekipy nastawione na obronę i właśnie pod znakiem defensywy to wszystko się toczyło do samego końca. Chociaż wynik nie wskazuje, bo dosyć wysoki był, może pierwsza kwarta nie stała na najwyższym poziomie, skuteczność z obu stron szwankowała. Gdzieś udało nam się na 12 punktach zatrzymać Ostrowian, a potem no, trochę to się wszystko rozmyło. Dużo błędów, niewykończonych takich akcji. Mieliśmy gdzieś trzy razy sytuację spod samego kosza, nie trafiliśmy, czy to w kontrze nawet, mając przewagę, nie wykorzystywaliśmy ich. No, możemy mieć do siebie pretensje tylko i wyłącznie. Nie udało się dotrwać do końca, spadłeś za 5 fauli, podobnie Sirsi, ale to też pokazywało, że nie było nawet momentu odpuszczania, kalkulowania, że przydasz się na ostatnie sekundy. Tutaj każda piłka na wagę tego ostatecznego rozstrzygnięcia. Tak, staraliśmy się grać bardzo agresywnie, o tym mówiliśmy sobie. Mamy teraz szerszą rotację ze względu na powrót i Sherona Dorsey-Walkera i Martinsa. Także możemy grać agresywnie. Trener mówił, że nie wiadomo jak się ten mecz potoczy. Gdybyśmy ewentualnie wygrali, to też trzeba szacować tymi siłami, tak żeby ewentualnie jutro na Zastal znowu być gotowym. Więc mieliśmy grać w stawki mocnej obrony, 2-3 minuty i zmiana. I tak faktycznie było. Faule były, nie były, to nic nie można na ten temat powiedzieć. Mogliśmy ich uniknąć. No, sędziowie postępowali jak postępowali. W dwie strony wydaje mi się, że gwizdali podobnie, więc nie możemy na to patrzeć, wyciągnąć wnioski. I teraz zostaje nam liga. Tyle.